Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Swag and Sorcery. I cóż, w dzisiejszym odcinku muszę wam powiedzieć, że mam wielkie, ambitne plany. A pomiędzy odcinkiem tym, a poprzednim wysłałem kilka razy naszą towarzyszkę pojedynczą. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Monę, tak, Monę. Właśnie na wyprawy różne. Oczywiście nadal w zwykłym lesie w celu nagromadzenia surowców. Potem, gdy surowce nagromadziłem, zacząłem craftingować na potęgę złomy. Jak miałem złomy, sprzedawałem złomy. Jak na sprzedawałem złomów, zarobiłem pieniądze. I oto jesteśmy w momencie, kiedy rekrutujemy czwartego gościa. Aiden, który jest, z tego co widzę, magiem. Przyjemnie. A, naszego pierwszego maga. Więc tak, Aiden póki co będzie podróżował wraz z naszą Moną. Jak to się nazywa? Właśnie, będzie podróżował z naszą Moną po to, by móc trochę wyekspić, trochę nagromadzić surowców. Ale zanim to, trzeba go od sucho klatesić. Inaczej mówiąc, jest magiem, dostanie pierwsze rzeczy dla magów, tylko tak, on ma 20 inteligencji. Mona ma póki co... Ile? Nawet nie tyle co Mona, co? Nasz kolega ten ma 21, więc... To on będzie mu craftił rzeczy. Wiem, nietypowe, ale tak. Jeden kijek. Błagam, żeby... Ocie. Na czwarty poziom. Znaczy nawet na piąty. Tak samo jak ubranie magów są na piąty. Cóż. Czyli widzę, że magia jest coś zaawansowaną kwestią. Ale trudno. Będziemy mieli przynajmniej już komplet rzeczy dla maga. Póki co naszemu koledze trzeba będzie dać w takim wypadku jakąś kuszę czy dzidę. Na bazie tego, co jest lepsze. Oczywiście szybko go wylewelujemy. Tylko kwestia... No. Ogarnięcia i... dzidę. Tak, tempą dzidę. To nie powinno być problemem. O ile mam materiałów oczywiście. Okej, na dzidę jedynkę mamy materiały. Niech on nawet pójdzie, bo to nie musi być porządny sprzęt, no po prostu ma być. Nawet jeśli wyjdzie słaby. Odbijemy poziom do trzeciego, żeby już to mieć. I cóż, niestety jest suchokletesem, czego chciałbym uniknąć. Ale nie przejmujmy się tym. Plus 12, nieźle. Z czasem go ubierzemy, a teraz nie ma co przedłużać. Wyruszamy na przygody tylko. Powiem szczerze, że nie do końca pamiętam, co mamy zrobić, więc... Mroczna skóra, szczury i starożytne płyty. Okej, więc mroczna skóra, starożytne płyty i szczury. Okej, czyli oni idą na pobojowisko. Ci idą do lasa. I przy okazji miałem się nauczyć rzucać zaklęcia, więc... Jak on działa? A, w taki sposób po prostu strzelam i zadaję sobie jakieś obrażenia. Okej, okay, czyli trzeba dużo many nagenerować z tego co widzę, żeby móc to często używać, ale tak. Zaliczyliśmy. Niestety strasznie szybko to zmarnowałem. Ale nie ma co się przejmować, jeszcze się ogarnie. Później. Z drugą ona też powinna mieć inną broń. Już. No i inną czapkę. Tak nie oszukując, nie zmyślając. Moim zdaniem każdy powinien mieć co jakieś czapki, które będą zwiększyć obrażenia drużynowe jako tako. Ale tak. Zwycięstwo, victory, jak zwał tak zwał, super. I nawet ci jeszcze żyją, więc no, podwójny sukces. I tak, jak tutaj wychodzi. Zaliczone nawet. O proszę, zaliczyli polo bitwy. Więc kończymy to. I dostaliśmy po pierwsze zadanie, zaliczone. To już chyba było mówione. Czyli ewentualnie jeszcze przeczytam to ponownie, gdybym tego nie mówił. A wydaje mi się, że tak. Ogólnie użyj zaklęcia moc ognia 1-2 razy. Użyj ognistych strzał, by pomóc swoim postaciom w bitwie. Ale pamiętaj, że zaklęcia zużyłem manę. I spróbuj nie podpalić niczego. Świetnie sobie poradziłeś. Poza tym, że... Włosy jednego z bohaterów zostały trochę przypieczone przy użyciu twoich strzał, czy przypalone.
Inne zaklęcia czekają w bibliotece. Okej. Okay. Progress is unstoppable, czyli inaczej mówiąc, postęp jest nieunikniony. Różne wzmocnienia mogą być nadane na twoich bohaterów w wyspa i kościele. Nie przeszkadza ci, że nie masz nic przeciwko pomocy, delikatnej pomocy dla nich, czyż nie? Bo życie bohatera nie jest łatwe. Opracuj wzmocnienie w bibliotece. Zrobiłem to zawczasu, więc jej trochę złota. A wzmocnienia nie są tanie, ale pomagają rozwiązać problemy z słabości postaci i wzmocnić ich siły. Przy okazji wzmocnienia są dosyć dobre na samą ocenę. Jej. Zwycięstwo poprzez siłę. I znowu mgła się cofa, nawet nie wiem o co chodzi, ale dobra. Kup wzmocnienie dla bohatera. To nawet możemy zrobić, prawda? Jak samo tu było wspomniane, jest to kosztowne. Ale tak, za 50 dostaniesz. Jej, dostaliśmy. I dobra. Wzmocnione postacie będą w stanie podbić nawet mroczne ruiny i pole bitwy. Lokalne potwory będą się trząść w strachu. Nawet zwykłe wspomnienie słowa wzmocnienie. A twoja magia pomoże im pozbyć się tych bardziej wymagających. Jej, super. Ta wściekłość. O, muszę ulepszyć dom modowy. Czeo, nie wiesz? Aha. Zeszłoroczna kolekcja ubrań nie jest już w modzie. Twoja wioska spadła trochę poniżej współczesnych trendów. Ja proponujemy, byś ulepszył swój dom mody w końcu. Tak, byś w końcu ulepszył dom mody, ale... Potrzebujemy trochę tego i 2000. Dobra, będziemy musieli trochę naoszczędzać, nie jest to wielki problem. Ale tak jednak trzeba będzie. I co tu mamy? Poziom 4. Poziom 5, hura. Więc nasz wcześniejszy suchoklates oficjalnie nie jest już suchoklatesem. Co ciekawe, dostaje takie ładne ubranko. I tutaj nie wiem, jak to będzie działało do końca. Ale patyk czardziejski, że może być z dystansu. Jeśli nie, to trochę kiepsko. A przy okazji, jeśli chodzi o nie od siebie, tylko o Bonę, jaką ona ma broń. I lekka dzida. Okej, okay, dobra. Dobra, warto wiedzieć, że ma lekką dzidę, więc tak, muszę zobaczyć jeszcze statystyki. Najlepsze jest to, potem może być kusza lub jakieś broni takie, więc... Miecz milicyjny. Trzeba będzie jej zrobić, wiecie. Szkoda by było, żeby miała korzystać z czegoś, co jest dosyć słabe. Ale póki co tak, nie mogę nic z tym zrobić, więc trudno. Więc tak, wy wyruszacie do lasa. Zaraz zobaczę, czy można atakować normalnie, wy na pole bitwy. I tak, strzela normalnie ze swojego kijka, więc jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. I cóż, już niedługo pora opuścić lasa. Na rzecz, dosłownie mówiąc, podróżowania przez nowe lokacje. Pole bitwy i mroczne ruiny nadciągają te sprawy. I swoją drogą też zauważyłem jedną rzecz. Czapka daje bonus tylko jem do obrażeń od zatrucia. Co czyni go naprawdę potężnym. Szkoda tylko wiecie, że nie każdy ma ten bonus. Ale ta, kwestia balansu, jestem w stanie zrozumieć. I tak, teraz tak jeszcze myśląc, przydałoby się ogarnąć trochę więcej wyposażenia dla nich. Przy czym bardziej to jest w kontekście złożenia broń dla niej. Dla niego może jakiś ten naszyjnik czy coś. I tak, sam w sobie las już nie groźny, więc... W sumie niech przechodzą przez ten las, dopóki nie pokonamy bossa po raz kolejny. Może coś fajnego wypadnie. A wy... powróćcie do wioski. Nie muszę się przejmować lasem. I czy mamy... Tak, mamy czarną skórę. Do naszych zadań. To akurat już mówiłem. O! Maska strachu na wróble? Co to jest? Okej. Okay. Ładne. Ładne, ale tak. Niemożliwe. Ta.
Ta nieprzyjemna skóra nie miała żadnego efektu na artefakt. Och, ale moje biedne ręce są teraz całe poranione. Nie mogę się tego pozbyć. I mamy jakieś coś. Przy okazji jeszcze zobaczmy, jak to działa. Zwycięstwo. Kiedy potwór zaatakuje tego, kto nosi ten przedmiot, a ta postać dostaje plus 15 obrony przeciwko tego typu obrażenia, który trwa do czasu, kiedy on jest następnym razem trafiony i potem ponownie chwilowa inteligencja zostaje dodana. Dobra, czyli inaczej mówiąc, jest to pod staminę inteligencję. Okej. Nie wiem, kto to dostanie ostatecznie, ale się zobaczy. A, jakaś moda? Nie, póki co się wstrzymam. Delikatny wieczórek w spa. Zaraz też trzeba będzie się zająć craftingiem. Ale póki co on ma jakieś tam ambitnum inwencje. Tak sobie myślałem. Jeździmy na koniach. Aha. Ale czy to nie jest wyzysk zwierząt? Czy ktokolwiek spytał ich o ich opinię? Przejdźmy trochę miedzi i drewna i... A stworzę samonapędzający się wagon dla nas. A co to jest? Zrób to sam. Zrób to sam, czy tak to nazwę. Zwiększa szanse na wykrawcenie zaklętych przedmiotów o 5%. Okej, od razu to zaliczymy. Dobra, zrobiłem co, ale jednak jest mały problem. Ten wagon jedzie tylko w dół górki. Żeby wspiął się ponownie do góry, musisz podpiąć trochę koni. Ale nadal, jest to jakiś postęp. Brawo, brawo, po prostu stworzyłeś zwykły wagon. Okej, w takim wypadku rozumiem, że ona teraz... Porządne rzeczy możesz tu craftić. Fajnie. I co, nie będę się tak tym przejmował aż tak. I dobrze. Jak to jeszcze z postępem do bossa? Jeden wypadł. Dobra. Z tym nie przejmujmy. A w międzyczasie zobaczmy, jakie są teraz koszty ulepszania postaci. 500. No cóż. Znaczy to mniej więcej tylko tyle, że trzeba craftić. Craftić i jeszcze raz craftić porządniejsze rzeczy. No i ulepszać. I w sumie... żeby to ulepszyć, to musimy... Nie wiem co... Tam możemy ulepszyć już teraz, tutaj potrzebujemy... wood z jeszcze dalszych postępów. Ale tutaj potrzeba pewnie też drewna zwykłego też takiego. Tak więc ulepszymy za chwilę, ale najpierw coś tutaj. Okej. Szybkie... Konkluzja, czyli nie wiem, czy to jest... Nie pamiętam słowa, ale ogólnie. Dostawca nie mógł nawet dostarczyć... kotą to chyba bawełna do właściciela sklepu magicznego na czas. A teraz on nie będzie w stanie wykonać zamówienia dla bardzo ważnego szlachcica z miasta. Możesz pomóc mu przez dawanie mu kilku sztuk bawełny? 4 bawełny, dużo, ale tak. Dostaliśmy miecz żołnierza. Właściciel sklepu jest bardzo zadowolony z całej bawełną. W zamian dał ci malutki prezent. Dzięki. I teraz co to za miecz? Na 10 poziom 48 siły, łocie, ale... Jakiś taki porządny się wydaje. Dobra. A jak już przy tym jesteśmy swoją drogą? A co tak, oni idą teraz na tego bossa. Powinni sobie poradzić. A ja ulepszę pierwszy budynek, czyli... Powalnie. I pojawiło się coś nowego? Tak. Wyposażenie żołnierskie. Więc faktycznie, warto to wszystko poulepszać. Wyposażenia żołnierskie wymagają wyższych poziomów, ale są też pewnie dużo mocniejsze. I jak tam idzie? Swoją drogą? Okej, po co nie jest aż tak źle? W sumie nie pomyślałem, nadal ma podstawową broń. A idziemy na bossa. Ale tak, ma maga w drużynie, który bije ponad 100, więc może nie będzie aż tak źle. No, nie powinno być aż tak źle. Plus teraz, jako że zrobimy mi tamtej broni, będzie mogła dostać już tutaj jakąś fajną. I tak, w sumie tamci towarzysze też powinni niedługo już dostać lepszą broń.
O, jedna rzecz, jak teraz patrzę, to i mnie tak właśnie niepokoi, to... Tak, tak, to już było. W sumie fakt, że ten... Nie wydaje się, żeby miał się leczyć. Okej, okay, piu, super, wielkie obrażenia, dziab. Znowu piu, super obrażenia, piu podwójne, dziab, tak. No i straciliśmy maga, więc... Przegramy z bossem. Bo tak, ona ma za małe obrażenia niestety, żeby sobie poradzić. Taka prawda. Chociaż nie, nie ma takich małych. Może sobie poradzi. Dobra. Dobra, nie. Okej, okay, to... No, ty nie żartujcie sobie! Serio? Powinien tego Firebolta przygotować i dostaliśmy znowu to samo, co ostatnio. I elegancki hełm jakiś. Relax, heal. Zasłużyliście sobie. Jak znowu dostaliśmy koszulę trójkę. Czyli coś podobnego do tego, co było ostatnio. Ale elegancki hełm. Na 10 poziom. Starzenie z drugiej krainy. Z losowym efektem. Obrażeniami naturalnymi, grupowymi i jakimiś innymi bonusami. Ładne. Ładne. Może kiedyś z tego skorzystamy. Dobra. Póki co... Potrzebujemy trzech drewien, dobra, więc wy towarzysze idziecie ponownie na battlefield. Nie będę ich nadzorował, niestety, wiem, że to błąd, ale tak. Niestety muszę to zrobić. I okej, okay, jak tylko uzbieram trochę materiałów na nową broń, o ile nie mamy już teraz, to dostanie nasza nowa towarzyszka. Teraz mi oboje towarzyszy dostaną miecze żołnierskie. Mamy odpowiednie materiały, rzecz jasna. A niestety, według tego, co tutaj widzę, to stać nas na jeden. Bo drewna brakuje i jakiegoś zgniłego mięsa. Przy czym ani drewna, ani mięsa, a nie, drewno mamy. Więc tak, będę mógł jedno zrobić, to szczerze dostanie to. Prawdopodobnie dostanie to on. Tamtej damy tamtą broń starą. Tylko, że ona jest pod stamina, która jest jakieś specjalne broń, więc jemu lepsza broń się bardziej przyda, będzie mu większe korzyści z niej. I... Serio? Tak zostać pokonani? No cóż. Mogłem ich wycofać, ale jak zwykle chciwość. A nie, chwilę, zgniłe mięso się zdobywa tutaj. O, dobra, trochę gorzej, ale zalecimy przynajmniej questa. Więc pokonałeś 5 szczurów. Cóż, to bardzo dobrze. Jak nowicjusza. Dzisiejsze szczury, one są dużo słabsze niż te, które były kiedyś. Urozstały się dosyć grube przez wszystkie te pożeranie zwłok. Nawet farmer z widłami jest w stanie się ich pozbyć. Wredny gościu, szczerze, nie lubię go. Potrzebujemy guli. Dostajemy rosną broń. Okej. Okay. Teraz pora na coś poważnego. Okej. Okay. Dzisiaj o świcie, nie, dał to było coś innego. A może to był świt, nie wiem. Nie pamiętam. A, tak, sprawdziłem i rzeczywiście to jest, jeśli się nie mylę. A, zresztą... Dobra, nie sprawdziłem. Bym chciał, ale zapomniałem. Dobra, mniejsza. Więc tak, ogólnie powiedzmy, że... Czekaj, Dusk Till Dawn, to była taka piosenka. Czy co to zmierzch, nie wiem. Mniejsza. Ogólnie udali się, żeby pokonać trochę guli i... pokonali 9 tych stworzeń. 9! Twoi patetyczni bohaterowie nie mogą marzyć o czymś takim, czyż nie? Pokonaj 10 guli. Okej. Okay. Oczywiście, a tutaj co mamy? U. To znowu to było. Egzekucja czy... Rehabilitacja. No cóż. Chyba to była zła decyzja. Ej, no cóż. Chyba moja dobra pasa już przeminęła. Bo tak, jak tak się widzi, to... Ostatnio dwie decyzje z rzędu mamy taki niezbyt dobry outcome.
Ale okej, nie udało się ostatnio, to teraz do produkcji many był potrzebny ktoś, kto ma dobrą staminę. A staminy mamy tutaj monę, więc proszę tutaj. I tutaj też potrzebujemy drewna, tak, też potrzebujemy drewna. Craft ile wlezie. Potrzebujemy many, dużo many. A wyjdźcie. Tym razem dla mnie tutaj. Masz dostaniecie coś też do jakiegoś zadania czy coś, chociaż wątpię. Ale tak, jak tutaj pójdziecie, to może uda się tym razem, jeśli będę was nadzorował, zrobić wszystko prawidłowo. I tak, nawet nie stracimy większości tych rzeczy czy coś. I dobra, 80 many, czyli na 4 użycia, co jest takie w sumie niepocieszające. 4 użycia to jest strasznie mało. Znaczy na to, że nawet 2 użycia trzeba na potwora jednego marnować. Ale cóż, no tak zaprojektowali grę, to ja nie będę się z tym aż tak strasznie kłócił. Bo nie od tego tu jestem. I swoją drogą też przydałoby się chyba już myśleć też powoli o mocniejszych miksturach. Bo te zwykłe... jak wystarczały na pierwszą krainę, tak na to już raczej... no trochę mało to będzie. I tak, może mi się będzie, ale ja jak zwykle po swojemu. Zresztą widzicie, chleję i nawet nie leczę go w max. A potem do setki, 50 parę i co trzeci atak musi się leczyć. No niestety na to wygląda, ale okej. Udało się już ogarnąć pierwszą rzecz, czyli tworzymy miecza. O, nawet dwa możemy. Albo możemy coś ulepszyć ponownie. Ale nie. A nie, mięsa brakuje. Dobra. Jeden miecz dla ciebie. Bo ona odziedziczy twojej dzidy. Tylko czy masz odpowiednią siłę, żeby w ogóle go dzierżyć? O! Wymaga 40 siły. A nasz bohater nie ma nawet tyle. Czyli to oznacza mi widzę tyle, że chyba musiałbym pójść na szkolenie z nim. Pod siłę. Obecnie ma 32. Zobaczymy jak wyjdzie po tym szkoleniu, chociaż chwila. Ten ma na pewno tyle bez broni. Mówicie, trzeba brać pod uwagę, że broń daje może jakąś siłę. Tak, 28 siły. Oj, to będzie kosztowne. Ale w ogóle to jest takie zastanawiające, czemu on ma tak mało siły. Jego wyposażenie w ogóle mu nie daje? Faktycznie, w ogóle mu nie daje. No cóż. W takim wypadku chyba... niepotrzebnie to wszystko robiłem. I dużo prostszym rozwiązaniem byłoby wykrawcenie... niech nawet będzie mieczyk. Dla Mony. Dobrze, dziękuję. Ogarnięte. Masz mieczyka, który zmniejszy ci obronę. Ale zwiększy obrażenia. Dobra, nie wiem czy to jest mądra decyzja. Ale tak, idziemy. Na razie bez buffów, bez niczego. Po prostu. Ci idą tutaj. I idą tutaj. Księga zaklęć, no i zobaczymy jak to wyjdzie. I tak, pomiędzy odcinkami może tam jeszcze trochę wypraw przeprowadzę, podgromadzę jakieś surowce czy coś. I zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, jeden tutaj. Żeby ich tak trochę wspomóc. Bo w sumie nie ma co kumulować to manę i nic z nim nie robić. Okej. Tutaj trochę wspomogę. No! Bez jaj. Bez jaj, że tu będzie trzeba już ich ewakuować. Dobra. Bierz mięcho i jaj. I część tam innych surowców też oczywiście dostanie, ale no, ważne, że udało się ewakuować. I jakieś szybkie wydarzenie. 400 zł. Dużo, ale zapłacimy i... aha. O Jezu, serio, tym razem mnie oszukali.
serio oszukali mnie. 400 zł to są zwykłe spodnie, które mogłem od tak zdobyć i on też padł. Muszkiet inżyniera. Nie wiem czym to jest, mówiąc szczerze, ale... Musimy ulepszyć budynek, żeby w ogóle to móc craftić. Ale z tego co widzę, to jest jakaś potężna broń. Dobra. No to ulepszamy budynek. I... Teraz pojawiają się rzeczy bandyty. Które? Jak co? Zwiększają mocno obrażenie z trafień krytycznych. No cóż. Oraz kusza bandyty, która bez wątpienia jest lepsza, co ciekawe, od tej kuszy, którą do tej pory mieliśmy dostępną. A wymaga niższy poziom. No cóż, dobra. Dobra. W takim wypadku... co by tutaj jeszcze ogarnąć? Jeszcze może zrobię jedną czy dwie wyprawy. Ale póki co krótkie cięcie i spróbuję pokrafcić lepsze ekwipunki dla bohaterów. Powiem wam szczerze, wydaje mi się, że no obecnie te są trochę za słabe. A wiecie co? Ogólnie mówiąc, jeszcze nie skończyłem ogarniać ekwipunku. Przy okazji wysyłałem też na pierwsze krainy ekspedycje, jeśli potrzebuję jakichś podstawowych materiałów. Ale było znowu wydarzenie pomoc ze zbiorami. I tym razem wybrałem cukinię. I patrzcie, udało się. Wyrosły bardzo dobrze. Nawet okropnie wielkie. No, powinniśmy zanieść ich trochę do farmerów. Na wystawę farmerską okoliczną. I wdzięczni ludzie dali ci podarunek. Czarny ząb. Nowy schemat amuleta. Który działa w taki sposób, że daje 2-3 second chance. No, jak widzicie. Więc widzicie. Bardzo fajne rzeczy. Wymaga dużo esencji. Musimy ulepszyć budynek. A nie, możemy to craftić teraz. Dobra. Dobra, w takim wypadku fajna rzecz się trafiła. Z którą też popracuję teraz i no mówię, widzimy się za chwilę, jak już będzie wszystko ogarnięte. No dobrze. Tak więc, powiem wam szczerze, szykowałem trochę materiałów, robiłem przedmioty. Powiem szczerze, mieliśmy pecha głównie, czym w sumie ja miałem. Bo trafiały się znacznie słabsze albo trochę słabsze niż to, co miałem do tej pory. Dlatego też posprzedawałem, a pieniądze zainwestowałem w szósty poziom dla naszych pierwszolinijnych. I te bez zbędnych marudzeń wysyłamy ich na pole bitwy i do mrocznych ruin, zobaczymy co dalej z tego wyniknie. I oczywiście tak. Nie powinienem za dużo robić samemu, dlatego też będę chodził tylko na przestarzałe od razu mówię ruiny, bez waszej obecności. Natomiast tak, no. Zrobiłem co trzeba i... Liczyłem na lepsze rezultaty, nie ukrywam. Ale tak, najważniejsze, że jakkolwiek się udało. W ogóle ciekawe, że ten kij bije fizycznie. Chociaż to widać bezpośrednio, że jest to kulka ognia. Ale cóż, no, logika gier. O nie. Prawie martwy. Przy okazji będę musiał się też nauczyć zaklęć liczniczych, definitywnie. Bo ja tak długo nie pociągnę. W takim formacie. I owszem, mogę miksturki robić, ale... To nie tędy droga. Uty mistrza. Definitywnie to wybieramy jako to coś, co będziemy ze sobą mieli ciągnąć. I... Okej, dobrze, piję miksturę. Jeśli miałby drugi padać, to oczywiście wtedy będziemy uciekać. Ale póki co... Mamy rezultat dobry. Heal, relax. I zapraszam na ponowne podejście. Wiecie, dopóki zarabiają więcej niż wydają na heal i relax, to ja mogę im to robić. Żeby szybko po prostu wysłać ich tylko na kolejne i kolejne i kolejne. Gorzej, jeśli będą sytuacje, w których wiecie, oni będą, będą używać więcej niż mieliby przynieść. I tak, drewno jeszcze zgnite mięsa. Dużo cennych rzeczy. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, które wybrać. Obie wyprawy póki co nie wydają się aż tak strasznie zagrożone. I cóż, jak tak teraz dwie wyprawy wysyłamy na te tereny, to surowców tego typu nie powinno aż tak szybko zabraknąć. Oczywiście gorzej jest w momencie, kiedy mówimy o pierwszopoziomowych surowcach, bo to właśnie ciekawa sprawa, że je można zbierać tylko w jednej lokacji. To
znacznie utrudnia dostęp do nich, jak już można jedną osobę tylko wysłać na tamtą lokację, czy w sumie jedną drużynę, nie tyle co osobę. No to jednak tak. Mniej więcej oznacza to tylko tyle, że najczęściej nie mam jak po prostu zbierać szybko tamtych surowców. A tej drugopoziomowe mamy na dwóch lokacjach, więc możemy po prostu próbować nawet podwójnie zbierać, jak to teraz robię, na szybko i widzicie, no jest sukces. Co prawda nie powinien tu pewnie przychodzić bez many aż tak bardzo, ale lubię żyć na krawędzi, więc no jakoś sprawdzimy. I szczerze widzę potencjał w czarodzieju. Jeśli by po prostu go rozwinąć, no definitywnie on będzie naprawdę potężną postacią, która może nawet będzie kiedyś one-shotować przeciwników. I na pewno łatwiej byłoby to też osiągnąć, gdybym ostatecznie podszedł do tematu od strony prawidłowej, czyli rozwijał też statystyki, a nie tylko ulepszał, powiedzmy, przez jak to się nazywa? Brakuje mi teraz słów. No, level upowanie. O, niedobrze. Niestety padli. Nic nie przynieśli, więc tym razem tylko dostałem relaksa. A tu mamy sukcesa, więc dostanę relaksa, leczenia teraz nie będę robił. Bo i tak na dalszą poprawę teraz nie będę szedł. I co tu mamy? Produkcję, problem z produkcją, 10 bawełny, tak? Dostaliśmy 15 żelaza. Przyjemna oferta. Ale to powiem wam szczerze, nie jest aż taka dobra, jakbym się spodziewał. Ale dobra, mniejsza z tym. Dajmy mi teraz szybko tylko na targ, czy co ja mam z tym tylko? Czy właśnie tylko na targ, czy mamy coś jeszcze do sprzedania? Na pewno mogę sprzedać koszulę za bossa. Więc tak, jej nie potrzebujemy. A tym samym mamy gotówkę na to, żeby ewentualnie podnieść ich na tamte jeszcze wyższe poziomy, albo ich na szóste. Co też w tym momencie zrobię. I cóż, mógłbym jeszcze niby kogoś... Nie, już na siódmy nie mogę podnieść. Brakuje minimalnie jednej monety. No cóż, w takim wypadku zrobimy chyba wszystko, co dało się zrobić. W związku z czym w tym momencie zakończę epizod. Poza nagraniem teraz spróbuję wytworzyć dużo materiałów, posprzedawać. I tak, w następnym odcinku ulepszamy wszystko i spróbujemy może już dotrzeć do bossów czy coś. Ale tak, w głównej mierze pora ulepszyć dom mody. Potem oczywiście jeszcze też inne rzeczy, tylko tutaj to. Co zrobię od razu, jak mamy zapas drewna. I gildii nie mam. Szkoda. W okazji pojawiło się coś nowego? Ciekawe, nie. Ale bardziej ulepszyć nie mogę też. Albo nie istnieje wyższe ulepszenie, albo trzeba coś jeszcze więcej zrobić. I tak, w sumie skoro i tak właśnie już tak się plączę znowu. W kończym odcinek to zarzucę badania lecznicze. I tutaj proszę, tu jest potwierdzenie, że będzie istniała trójka. Od razu tam nie ma. I tak, już naprawdę kończę, bo zbytnio przedłużam, więc no po prostu trzymajcie się i hej hej!